Płazince. Zwierzęta, które mają płaskie ciała. Często o płazincach mówimy też robaki płaskie. Płazince to właśnie takie zwierzęta, których ciało jest zazwyczaj takie długie, spłaszczone. Podobnie jak tu widzimy na zdjęciach, mamy dwóch przedstawicieli. Znaczy przedstawicieli ogólnie jest więcej, ale na zdjęciu mamy dwóch tasiemca i tutaj widzimy przywrę, czyli motylicę wątrobową. Gdzie w ogóle żyją płazince? Płazince, które są pasożytami, no to żyją głównie w narządach wewnętrznych zwierząt kręgowych. I tutaj po lewej stronie widzimy tasiemca, a po prawej stronie widzimy wypławkę, która też jest drapieżnikiem, ale żyje ona głównie w środowisku wodnym. O wypławkach możemy też między innymi powiedzieć to, że są wyjątkowo odporne na głód. Niektóre gatunki potrafią przeżyć bez przyjmowania pokarmu nawet przez cały rok. Chwytają one ofiarę za pomocą takiej silnie umięśnionej gardzieli, którą wysuwają ze swojego ciała. Ale jak te organizmy są zbudowane? Już po części powiedzieliśmy o tym, że mają takie długie i płaskie ciało. Pokryte jest one cienkim nabłonkiem i u wielu gatunków, które nie są pasożytami, nabłonek ten ma jeszcze rzęski, które ułatwiają poruszanie się im w wodzie, a nawet niektóre komórki nabłonka wytwarzają śluz, który ma takie zadanie, żeby chronić przed urazami, ale też zmniejszać opór wody podczas ruchu. Natomiast jeżeli chodzi o płazince, które są pasożytami, no to one nie posiadają rzęsek, a nabłonek pełni bardzo dużo różnych funkcji związanych z trybem życia pasożytów w zwierzętach. Między innymi chronią je przed strawieniem wielicie żywiciela. Bo wiemy, że tam jest dużo enzymów trawiennych, które ułatwiają trawienie pokarmów. I gdyby na przykład taki pasożyt nie miał odpowiedniej budowy ciała, no to podobnie jak jedzenie, mógłby zostać po prostu przez nasz organizm strawiony i nie wyrządziłby nam żadnej szkody, ani nie mógłby się u nas zadomowić. O, i tutaj widzimy tasiemca nieuzbrojonego i tasiemca uzbrojonego, jak wyglądają. Widzimy, że nieuzbrojony posiada tylko cztery przyssawki, a uzbrojony oprócz przyssawek zawiera jeszcze haczyki, dzięki czemu lepiej może się wczepić do organizmu swojego żywiciela. Przyssawki są umieszczone na główce. To tak nawet wizualnie tak wygląda jego główka. Tutaj mamy szyjkę i na szyjce szyjka wytwarza człony, ciągle je tworzy. No i tutaj na końcu widzimy też już dojrzałe człony takiego tasiemca. Co spowodowało, że tasiemiec uzbrojony jest tak dobrze przystosowany, w ogóle tasiemce, do pasożytniczego trybu życia? Między innymi ich budowa ciała, czynności życiowe, ale także również to, w jaki sposób się rozmnażają. Tutaj znowu mamy na zdjęciu tasiemca. Tutaj widzimy główeczkę, tutaj taką w powiększeniu z haczykami i przyssawki. Tutaj szyjka, która umożliwia wzrost, ponieważ nieustannie wytwarza nowe człony. Widzimy, że kształt ciała jest taki płaski, bardzo dopasowany do jelita cienkiego, w którym żyje tasiemiec. Tutaj na końcu widzimy już takie dojrzałe człony, one nawet takie troszeczkę są dla nas powiększone. I co ciekawe, te dojrzałe człony zawierają zarówno męskie, jak i żeńskie narządy rozrodcze. Czyli tasiemce są obojniakami, dzięki temu nawet pojedynczy osobnik może rozmnażać się płciowo. No i te najstarsze człony, tu widzimy na samym końcu, zawierają nawet po kilkadziesiąt tysięcy jaj. Zwiększa to szanse potomstwa na przeżycie. No i tutaj też mamy odnośnik do nabłonka. Jest informacja o tym, że pokrywa ciało i zapewnia ochronę przed działaniem enzymów trawiennych obecnych w jelicie żywiciela. Tasiemiec uzbrojony żyje w jelicie cienkim człowieka. Ma około 2 metry długości. No i jeszcze raz, jego ciało składa się z główki, szyjki i dużej ilości członów. Natomiast tutaj z boku na zdjęciu mamy tasiemca nieuzbrojonego.
Też żyje w jelicie cienkim człowieka, jest prawie 4 razy dłuższy od tasiemca uzbrojonego, czyli jak tamten ma 2 metry, no to nieuzbrojony może osiągać nawet 8 metrów długości i ma troszeczkę inaczej zbudowaną główkę, nie posiada tych haczyków. Ma tylko 4 przyssawki. No i teraz wypunktujmy wszystkie te czynniki, które wpływają na przystosowanie tasiemców do pasożytniczego trybu życia. To kształt ciała, taki płaski, jednowarstwowy nabłonek, który chroni przed strawieniem, przed enzymami trawiennymi, aparat czepny, czyli przyssawki i haczyki, albo tylko przyssawki, produkcja dużych ilości jaj i obojniactwo, czyli to, że są zarówno komórki rozrodcze męskie i żeńskie. No i o tasiemcu możemy też powiedzieć to jest takie charakterystyczne, że nie posiada własnego układu trawiennego. A i zresztą po co, skoro tak chętnie korzysta z organizmu żywiciela. Jak w ogóle wygląda cykl rozwojowy tasiemca? Rozwój tasiemców jest związany z występowaniem postaci larwalnej. Postać ta nosi nazwę wągra. Jest to taki pęcherzyk, który jest wypełniony płynem i w tym płynie niejako sobie tam pływa główka tasiemca. Ale żeby mógł jakby dojrzeć, dorosnąć tasiemiec, no to potrzebuje dwóch żywicieli. Żywiciela pośredniego, w którym żyją larwy, a także żywiciela ostatecznego, w którym żyją już dorosłe osobniki. No, brzmi tak ciężko, ale zobaczmy to na schemacie, to będzie nam łatwiej. Tu mamy przypadek tasiemca uzbrojonego i musimy kojarzyć z świnią. To może się pojawić na teście, więc jak w schemacie będzie świnia, to będzie to cykl rozwojowy tasiemca uzbrojonego, a jak będzie to inne zwierzę, zaraz pokażemy jakie, to będzie to tasiemiec nieuzbrojony. Ale do rzeczy. Najpierw, czy one z jajami są? Człowiek zjada mięso świni, w którym znajdują się wągry, czyli larwy tasiemca, tak? W mięsie było, wągry, nikt tego nie zbadał, zjadł niedogotowane albo surowe mięso i do człowieka, jako do żywiciela ostatecznego, trafił tasiemiec. W jelicie cienkim człowieka z wągrów rozwija się dorosła postać tasiemca. Tak? Widzimy go tutaj na zdjęciu. Odczepiają się kolejne człony. I najstarsze człony tasiemca, które zawierają jaja, odrywają się i wraz z kałem człowieka trafiają do środowiska zewnętrznego. A później mogą być zjedzone przez na przykład świnie. I w mięśniach świni rozwijają się wągry. I tak znowu. Ktoś zje takie zakażone mięso i znowu staje się żywicielem ostatecznym i pojawia się dorosła postać tasiemca. Uzbrojonego, czyli świnia uzbrojona. Ale jest jeszcze tasiemiec nieuzbrojony. Cykl wygląda tak samo, ale tutaj w nim występuje krowa. Czyli będziemy kojarzyć. Czyli pierwsze, człowiek zjada mięso, później w jelicie cienkim rozwija się dorosła postać tasiemca, później najstarsze człony opuszczają organizm i znowu zwierzę, jako żywiciel pośredni, krowa, świnia, zjada i cykl się znowu powtarza. O tasiemcach jako pasożytach trzeba powiedzieć, że wywołują groźną chorobę nazywaną tasiemczycą. Jak możemy się zarazić tasiemcem? Najbardziej takie popularne i charakterystyczne jest to, kiedy zjemy surowe albo niedogotowane mięso krowy albo świni, która właśnie zawiera takie wągry. No, teoretycznie jest ono badane, no ale nikt tak naprawdę nie bada całej hodowli, tylko jednego przedstawiciela, więc jakby możliwość zakażenia istnieje. Chociaż no, teoretycznie mówi się o tym, że mięso jest badane i są atesty. Jakie mogą być objawy? Może boleć brzuch, mogą wystąpić nudności, chudnięcie, osłabienie, podkrążone oczy, biegunki albo zaparcia. Jak zapobiegać?
jeść na pewno mięso z takich pewnych źródeł, że wiemy, że jest przebadane, unikać spożywania mięsa surowego albo niedogotowanego. Jakie znaczenie płazience w ogóle mają w przyrodzie? Jeżeli chodzi o płazience pasożytnicze, typu na przykład tasiemce czy przywry, no to wpływają ewidentnie na pogorszenie stanu zdrowia swoich żywicieli i przyczyniają się na pewno do ich śmierci, wywołując naprawdę groźne choroby. Natomiast jeżeli chodzi o płazience drapieżne, mówiliśmy m.in. o wypławkach, no to też polują na drobne zwierzęta bezkręgowe, mogą też zjadać ikrę, czyli jaja ryb, no i same też stanowią pokarm dla innych zwierząt drapieżnych, a na przykład wypławek tygrysi, który odżywia się ikrą ryb i narybkiem, no też wyrządza duże szkody w akwariach. A jakie znaczenie płazience mają dla człowieka? No trzeba przyznać, że no wywołują dużo szkód. Jeżeli chodzi o zwierzęta, no to wywołują choroby zwierząt hodowlanych, no to co powoduje duże straty w hodowli. Takie straty, no trzeba powiedzieć, też finansowe, no bo później takie zwierzęta nie nadają się do sprzedaży i taki gospodarz traci. No i niektóre płazince, w tym między innymi tasiemce, też są szkodliwe dla człowieka, no i też wywołują poważne choroby. Co należy zapamiętać? Płazince mają taką płaską, wydłużone ciało. Ich przedstawicielami, tutaj takimi najbardziej charakterystycznymi, no to w środowisku wodnym wypławki, w organizmach i w zwierzętach tasiemce. Wypławki są drapieżnikami, zamieszkują środowisko wodne, natomiast pasożyty wewnętrzne, tasiemce, żyją na przykład w człowieku, w zwierzętach. W człowieku ta postać dorosła. Organizm, w którym przebywają dorosłe pasożyty, to żywiciel ostateczny, a organizm, w którym przebywają larwy pasożyta, to żywiciel pośredni. Mają też specjalną budowę, która umożliwia im przystosowanie do takiego pasożytniczego trybu życia. Dziękuję.